Tak wyjątkowo pomiędzy normalnymi odcinkami tygodniowymi odzywam się z tak zwanym szerszym oddechem i szerszym tematem. Chociaż bieżących też jest dużo. Ciekawe, czy będzie słychać to wszystko, co tu się dzieje, bo jestem w samym środku życia, pod domem. Otóż, no co się dzieje? Znaczy najpierw, co ma być? No, chcę opowiedzieć o systemach cywilizacyjno-gospodarczo-społecznych, w których przyszło nam żyć. Za mojego długiego, już 60-letniego życia przeżywam drugi, a spodziewam się trzeciego, ale nie wiem, który to będzie. I właśnie dlatego, młodszych dotyczy to dużo bardziej niż mnie, więc dlatego w tej kwestii rzucę parę myśli, może jeszcze nieuczesanych, ale w ciągu najbliższych miesięcy z Państwa pomocą pewnie się coś z tego poukłada, zwłaszcza, że fakty nas będą prowadziły. Co do rzeczy mniej szerokiego oddechu, no to szykuje się nam pokój na Ukrainie. Większość rzeczy ciekawych, które w ogóle tam do mnie docierają, publikuję na Twitterze, więc tam zapraszam, ale najkrócej mówiąc, Ameryka daje Ukrainie 5 miesięcy na odzyskanie, no ile się da, bo potem będzie koniec zabawy, bo nie będzie forsy. Kongres już więcej nie da, więc administracja wykorzystuje tyle, ile ma, a jeszcze do tego dochodzi default, który może, nie musi, ale może nastąpić, więc będą ograniczone wydatki. A jeżeli nastąpi, no to pieniądze przeznaczone dla Ukrainy wcześniej pójdą dla Ukrainy, czy też no, nie dla Ukrainy, tylko dla aparatu państwowego Ukrainy i dla wojska. No, głównie tak naprawdę, to powiedzmy sobie wprost, dla aparatu, dla kompleksu przemysłowo-zbrojeniowego Ameryki pójdą. Pieniądze są obiecane i pójdą, no ale 5 miesięcy jest, potem już nic nie będzie i trzeba będzie po prostu pozbyć się balastu, jakim jest ta wojna. Tak. Mówisz, aha, no właśnie, no to najważniejsze, co się ostatnio wydarzyło, wizyta Li Huiya, o którym wspominałem przedwczoraj. Był w Kijowie, będzie jutro w piątek w Warszawie, jest 18 maja, czwartek, jutro w piątek w Warszawie, jedyny kraj wschodniej flanki zachodu, który odwiedzi Li Huiya, ma się tu spotkać z wiceministrem spraw zagranicznych, jak powiedział rzecznik Przydacz. To tak jakby troszeczkę Warszawa chciała zbyć swojego chińskiego gościa, bo w Kijowie spotkał się z wieloma ważnymi ludźmi. Najpierw z ministrem spraw zagranicznych Kulebą, potem z prezydentem Zieleńskim. Co ciekawe, po tych spotkaniach wyszedł komunikat z MSZ-u, czyli od Kuleby, a nie od Zieleńskiego, no, że fajnie pogadaliśmy, ale Ukraina rozmawia tylko na swoich warunkach, więc no więc tak jak to, co zawsze. Ale co ciekawe, komunikat w niczym nie skomentował spotkania z Zieleńskim i kancelaria prezydenta w ogóle żadnego komunikatu nie wystosowała po tych spotkaniach. W związku z tym można mieć nadzieję, że rozmowa wysłannika chińskiego z prezydentem Ukrainy miała jakieś ciekawe efekty. Li Huiya odwiedzi też stolice zachodnie i na pewno, jak widać, już rozmowa w Warszawie nie będzie najważniejsza, skoro nawet sam minister, nie mówiąc już o kimś ważniejszym, nie może rozmawiać z wysłannikiem Pekinu. Trudno. No, będziemy to śledzić oczywiście, wszystko śledzimy. I to są wydarzenia, które nam jakoś tam nam dają pewne nadzieje, że w tym roku będzie już sprawa załatwiona. Natomiast teraz o tych systemach cywilizacyjno-społeczno-gospodarczych. To jest dzisiaj kontynuacja pogadanek o Chinach, na których się nie znam oczywiście. O Chinach idących ku upadkowi, ale powoli, to była pogadanka 398. Dlaczego powoli ku upadkowi? No dlatego, że demografia jest podstawą.
Tak, z tą demografią jest kłopot w Chinach. Chiny zaczęły tracić ludność. Oczywiście mniejszy kłopot niż w Polsce, ale kłopot. Teraz wprawdzie właśnie w tych dniach władze chińskie bardzo zachęcają, tam jakieś planują mechanizmy, jakieś 500 plusy, może nie wiem, 800 plusy, żeby Chińczycy mieli więcej dzieci, ale to już jest za późno. Chiny się będą wyludniać i w perspektywie jest po prostu ta perspektywa, o której zawsze mówię, no mówię o niej od dawna, chyba już 10 lat, że walczą o dominację, o swoją rolę w świecie powoli, no po chińsku, ale powoli też tracą znaczenie ze względu na demografię. I pytanie teraz, co zdążą osiągnąć, zanim będą już takim starym społeczeństwem, że nic z tego już nie może wyniknąć. Nie wiem oczywiście i nawet nie próbuję tego zgadywać, bo to za daleka przyszłość, za duże sprawy. Opowiadałem w numerze, w odcinku 556 o powrocie złota, o juanie zwycięzcy w numerze 560, no i teraz o tym, co tam dalej. Za mojej młodości mieliśmy tutaj w Polsce system dość taki, no ale nie tylko tutaj, no na świecie generalnie, co było za mojej młodości, czyli tam to 40 lat temu, 50 lat temu. Otóż mieliśmy taki rewolucyjny duopol. Rewolucjoniści różnych nurtów, rewolucjoniści oczywiście działający ewolucyjnie przeważnie, na wschodzie mieli biznesik, który był socjalizmem państwowym, socetatyzmem, no z momentami dążeń komunistycznych, ale to były tylko paroksyzmy, bo komunizm jest utopią, więc się nie może utrzymać długo. Były te rewolucje komunistyczne w Rosji, w Chinach, w Kambodży, no ale generalnie zawsze to się kończyło jakimiś rządami różnych Napoleonów i Stalinów w różnych wersjach. Po drugiej stronie, czyli na zachodzie, był taki pseudowolny rynek z monopolem na pieniądz. Rynek nie może być wolny, jeżeli pieniądz jest produkowany przez uprzywilejowaną elitę po uważaniu i rozdawany lub nie rozdawany lub pożyczany. Ten pieniądz od roku 1971 miał na zachodzie, w sumie miał i ma taką samą naturę, jaką miał na wschodzie. Dlatego, że po prostu nie miał i nie ma zabezpieczenia w niczym. Do roku 1971, do Nixona, przynajmniej teoretycznie, dolar miał zabezpieczenie w rezerwie cząstkowej. Część dolarów można było wymienić na złoto, no, potem już nie. Na wschodzie ten socetatyzm nasz tutaj, sowiecko-polski, tak, polegał na państwowej własności, z której pożytki przysługiwały w pierwszej kolejności aparatowi, czy tam elicie partyjno-państwowej, partyjnej, no bo tymi krajami rządziły monopartie. W drugiej kolejności te pożyczki przysługiwały biorcom, powiedzmy, socjalu, no bo wszystko było socjalem. Wszystkie przepływy pieniężne z państwa do ludzi, no miały charakter, częściowo były to wynagrodzenia i one były nawet, miały pewne elementy, bardzo skromne elementy rynkowe, no ale generalnie były to, też było po uważaniu i już. Czy to był zasiłek, czy to była jakieś świadczenie, czy to była pensja, to było po uważaniu. Ponieważ była to gospodarka niedoboru, jak to nazwał Janusz Kornaj, Węgier, który wyjechał potem do Anglii, był jeszcze do tego wszędzie, nawet w Sowietach, legalny i nielegalny rynek prywatny. Oczywiście żył w ścisłej symbiozie z aparatem, bo ta babcia, która przynosiła cielęcinę, cielęciara, przynosiła cielęcinę, czyli przewoziła do Warszawy ze wsi, obsługiwała głównie no nie biednych robotników, tylko urzędników w ministerstwie i sekretarzy partii. Tam przychodziła najczęściej.
No tak, na zachodzie natomiast państwo było, tutaj było właścicielem wszystkiego, a tam było pomocniczym narzędziem, pomocniczym instrumentem prywatnych twórców pieniądza i prywatnych właścicieli. I tak zresztą teraz jest, nadal tak jest na zachodzie, a także tak się powoli, tak się troszeczkę zrobiło też na wschodzie, przynajmniej w Rosji. No i zwłaszcza w innych krajach z dawnego Związku Sowieckiego. Prywatni twórcy pieniądza, prywatni właściciele, przynajmniej pośredni właściciele prawie całej gospodarki, czyli wszyscy ci Rockefellerowie umowni. Natomiast na niższych szczeblach Zachodu panowała, panuje duża swoboda działań społecznych, gospodarczych, regulowana tylko dopływem, no i odpływem pieniądza, to znaczy władcy pieniądza wpuszczają pieniądz tam, gdzie chcą. Nie każdemu muszą go udostępnić, czy też mogą utrudniać, na przykład wysokim oprocentowaniem. Natomiast poza tym państwo uczestniczy w dystrybucji też. Oczywiście państwo, przez państwo też płynie duża część tego pieniądza. Państwo jest pomocnicze wobec tych właścicieli. Na przykład ostatnio w ramach tarcz, no nie wszyscy, ja dostałem 1700 zł, dziennikarze, co sprytniejsi, dostawali po setki tysięcy, natomiast no, ci, do których umieli sobie to załatwić, no to dostawali tam bardzo grube miliony, a nawet tam dziesiątki i setki milionów. A więc to państwo rozdaje w zależności od humoru i on też zabiera w zależności od humoru, bo przecież ma system danin, tak? Jak ktoś jest nieposłuszny, to dostanie większy podatek. Jak ktoś się komuś nie podoba, dostanie większy podatek czy większą składkę. I jest udupiony, przepraszam za wyrażenie. Daniny te oczywiście nie uderzają w najbogatszych, czyli we właścicieli tego całego biznesu polityczno-gospodarczo-społecznego. Oni są wyjęci z tego mechanizmu, bo to oni są właścicielami wszystkiego. Nie państwo, nie państwa, tylko właściciele i państw, i gospodarki. Obecny podział świata na wschód i zachód do pewnego stopnia jest kontynuacją tego, co było za mojej młodości, czy za młodości, za średniego wieku starszych z moich widzów. Wschodem teraz są Chiny. Zachód zmienia zasięg, był wielki, teraz jest mniejszy wraz z osłabianiem hegemonii USA. Powiedzmy o hegemonii nie tyle USA, ile prywatnych właścicieli właśnie, USA i Zachodu. Właściciele Zachodu w 2020 roku wszczęli wielki reset, który miał system zmienić. Miał doprowadzić no, nas tu na Zachodzie, ale nawet pewnie cały świat w sumie, bo tak to wyglądało, no, do systemu niewolniczego. Czyli bardzo podobnego pod tym względem przepraszam, do komunizmu, bo komunizm w ścisłej postaci to jest system niewolniczy. Mieliśmy go w Kambodży na przykład, w doskonałej postaci. Bardzo krótko na szczęście, ale bardzo krwawo. Ten system planowany w wielkim resecie to miał być system o charakterze o pewnych elementach komunizmu. Socetatyzmu, ale chyba bardziej komunizmu, bo bliższy totalitaryzmu. No i uwaga, system prywatny. Bo uwaga, właśnie, w PRL czy w Związku Sowieckim po śmierci Stalina, no bo wcześniej to wszystko było własnością jednego człowieka, ale chociaż nieformalnie, ale no, naprawdę było, po śmierci Stalina państwo czy państwa sowieckie, polskie państwo nie miało prywatnych właścicieli. Ani formalnych, ani nieformalnych. Znaczy, można powiedzieć, partia była właścicielem państwa, no ale państwa, co to jest partia? No jakiś aparat. Aparat nie miał nic na własność. Gospodarka była państwowa. Wszystko lub tam nie wszystko było państwowe. W Polsce dzięki komułce na przykład no, wieś nie była państwowa w dużej mierze. To zależy od kraju. W Sowietach no, było prawie wszystko państwowe. W Polsce no, przechowała się ta własność prywatna, nawet ona miała się całkiem w sumie nieźle. My mamy w tej chwili w Polsce
bardzo duży udział nieruchomości prywatnych. Na przykład w porównaniu z naszym zachodnim sąsiadem. Tak? To jest bardzo ciekawe i bardzo to jest cenne. No oczywiście wielkie korporacje i ich prawdziwi właściciele, a także cała ta rewolucyjna elita Zachodu zmierza do tego, żeby nam tę własność zabrać, do czego służą wszystkie te przedsięwzięcia z Zielonym Ładem związane, tak żeby nam zabrać domy, zabrać samochody. Samochody są nieważne, ale domy to jest wartość. Państwo miało w naszym systemie socetatystycznym, miało aparat kontrolujący właśnie wszystko, prawie wszystko, ale bez prawa dziedziczenia i bez innych praw wynikających z własności. To znaczy państwo miało własność, ale jego, to co się nazywało właściciele Polski Ludowej, czyli ten aparat, nie miał prawa własności. To nie byli właściciele Polski Ludowej, albo jeżeli byli, to przez chwilę, a potem był kto inny. I teraz wielki reset tutaj na Zachodzie prowadził nas do świata, w którym najwyższą władzą byłaby dziedziczna oligarchia. Oligarchia dziedziczna, czyli coś jednak innego niż w tak zwanym komunizmie, czyli tak naprawdę w socjalistycznym państwie sowieckim czy polskim. Oczywiście zawsze w tej dziedzicznej, w tych systemach dziedzicznych jest element kooptacji, znaczy nie zawsze, właśnie on jest mniejszy lub większy, za arystokracja europejska, zachodnia w XVIII wieku się bardzo, bardzo zdegenerowała. No i wtedy masoneria przyszła, znaczy stworzono wcześniej. Masoneria stała się taką nową arystokracją, która wchłonęła i arystokrację, czy przynajmniej dużą jej część, jednocześnie zasysała świeżą krew z klas niższych. Dlatego szkieletem państw, społeczeństw stała się masoneria niedziedziczna, przynajmniej tylko częściowo dziedziczna. No i teraz ta dziedziczna oligarchia, która miałaby rządzić Zachodem w wyniku Wielkiego Resetu, miałaby być zaopatrzona oczywiście w prawo własności i dziedziczenia, czyli to byłby system z własnością prywatną, oczywiście nie własnością prywatną naszą, tylko własnością prywatną największych feudałów. Dlatego pewnie niektórzy by chcieli nazwać ten system feudalizmem, chociaż znawcy feudalizmu by bardzo protestowali. A teraz spójrzmy na wschód. Chiny zachowują system hybrydowy. Na dole jest własność prywatna i wolny rynek, ale władzę nad właścicielami i władzę też nad pieniądzem, tak jak na Zachodzie, ma aparat państwa, czyli partyjno-państwowy. Głównie partyjny tak naprawdę. My nie znamy natury tej władzy, tych konkretnych ludzi nad gospodarką, nad nieruchomościami i tak dalej. Jest ta władza jednak pewnie jakoś podobna do władzy no, Rockefellera umownego i jego tam bliskich nad wielkimi korporacjami i państwami Zachodu. Czyli ta elita ma udziały i ma narzędzia presji. Xi, władca Chin, niekoronowany, i jego towarzysze też mają zapewne jakieś udziały. Może mają niejawne udziały w tej gospodarce. Na pewno mają narzędzia presji. No mogą, jak kogoś nie lubią, to mogą go wsadzić do mamra, co się tam czasami, chociaż nie tak bardzo często, zdarza. Na razie nic nie wiemy, czy córka Xi, która się nazywa Xi Mingze, przepraszam, staram się mówić bez tonów, bo nie wiem, jakie one tam są, czy ona jakiś wielki majątek odziedziczy po ojcu, który na pewno nie jest bardzo zdrowy, tak wszyscy tak mówią, czy odziedziczy bezpośredni wpływ na chińskie korporacje, na nieruchomości, właśnie na własność. No, czyli naprawdę nie wiemy, do jakiego stopnia ten system chiński ma charakter dziedziczny. To właśnie prawo własności państwa, czy ono przechodzi z ojca, no w tym wypadku na córkę, bo się nie ma synów. W pewnym elemencie, Chiny mogą, no, nie wiem, mogą zmierzać do modelu, który znamy ze świata, no już nie bezpośrednio może, sprzed mojej młodości, no, do modelu, w którym naprawdę rządzi złoty czy kruszcowy pieniądz. Jeżeli Chińczycy naprawdę mają 30 ton złota, jak mówią plotki,
i będą tam odkrywać pomalutku, na przykład w swoich zasobach, czy mają jednak więcej niż do tej pory się przyznawali, to juan, obecnie wypierający powoli dolara z transakcji, no jeszcze nie jest walutą rezerwową, bo nie może być, no ale wypiera już powoli, powolutku dolara, może stać się wymienialny na złoto lub złoto i srebro, co byłoby dla Polski korzystne, bo Polska ma srebro. Czyli może być wymienialny na złoto, tak jak dolar przed Nixonem, a może całkiem na poważnie, no tak jak funt w czasach świetności Imperium Brytyjskiego. Chociaż tak naprawdę już nieraz tu mówiłem, że udowodniono, funt pod koniec XIX wieku, przed I wojną światową, nie miał pełnego pokrycia w złocie, bo nie mógł mieć, ale Brytyjczycy to ukrywali. W systemie pieniądza kruszcowego, gdyby taki Chińczycy zaprowadzili, czy zaczęli zaprowadzać na świecie, władzę ma ten, kto ma złoto w skarbcu i złoto w ziemi. Z ziemi tego złota najwięcej wydobywają kraje dawnego Związku Sowieckiego, nie tylko Rosja. Pewnie rozpad tego molocha sowieckiego był korzystny dla Chin. Chińczycy już o tym chyba o tym złocie to myśleli już od dawna, za czasów Denga. No, złoty rywal Chin poszedł do piachu i teraz inne kraje, sama Rosja, no i inne kraje wydobywające złoto, mogą w jakiejś mierze się uzależnić od Chin, tak? Co zresztą się właśnie dzieje. 100 lat temu, proszę Państwa, świat bał się władzy Rothschildów, bo mieli podobno większość światowego złota. Dlatego się mówili o niewoli złota, mówiło się o niewoli złota. Pamiętam taką broszurkę w niewoli złota polską. Musimy się wyrywać, złotówka nie może być uzależniona od jakichś tam zasobów złota w banku centralnym, bo to złoto nie należy w większości na świecie do nas, więc teraz w roli tych Rothschildów mogą wystąpić Chiny. Ale właśnie podejrzewam, jak mówiłem na początku, że przy obecnym tempie tych bardzo cierpliwych zabiegów o dominację światową nie zdążą. I dlatego właśnie tak bardzo się Chin nie boję i no nie chciałbym straszyć chińskim żółtym niebezpieczeństwem. To pojęcie pochodzi z przełomu XIX-XX wieku. Nawet już chyba to pojęcie nie jest używane, ale oczywiście chińskie niebezpieczeństwo cały czas jest zgłaszane wszędzie na świecie. Myślę, że gdyby Chiny miały być groźne kiedykolwiek, to nie zaraz i dlatego jest zupełnie możliwy jest taki system globalny, bez wojny, bez tej wielkiej wojny, której się niektórzy z nas boją. System, w którym osłabione Stany Zjednoczone, umacniająca się Chiny, Rosja, która utrzymuje w pewnych dziedzinach, powiedzmy polityczno-militarnych, dość wysoką pozycję, chociaż ostatnio trudno powiedzieć, czy to uzbrojenie rosyjskie rzeczywiście jest takie fantastyczne. Nie wiemy, do jakiego stopnia kindżały są unikalne na świecie, i czy też okazuje się, że można je strącać. Ale patrioty też nie są takie znowu fantastyczne, jak widać, więc no, krótko mówiąc, Rosja, Chiny i Ameryka wygląda na to, że mogą jakoś współżyć. To chyba się da zrobić. Ja na to bardzo liczę, prawdę mówiąc, bo tylko w takich warunkach my, Polska, mamy szansę może nie prosperować jakoś nadzwyczajnie, ale przynajmniej wydobyć się z obecnego stanu. Stan jeszcze nie jest najgorszy, ale z obecnego trendu upadkowego, w którym to kierunku ciągnie nas tak zwana elita Unii Europejskiej. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Proszę o 5 zł na te moje różne napoje. Kciuki w górę, subskrypcje, żeby w jakimś stopniu zniwelować spadek. No, jeżeli te subskrypcje Państwa w ogóle firma związana z CIA i z Deep State'em Ameryki zauważy, bo mam wrażenie, że po prostu nie zalicza mi Państwa kliknięć. I nie tylko mnie. Dziękuję i do zobaczenia w pogadance już w cyklu tygodniowym, czyli w przyszłym tygodniu.